Cześć wszystkim, jestem Mateusz i ze mną jest Ada. Jesteśmy podcastem dokumentalnym. Tak jakby się ktoś pytał, to Spotify jakoś tak dziwnie pozmieniał kategorię najpopularniejszych podcastów w Polsce. Ciekawe dlaczego, nie wiem, ale True Crime tam nie ma nagle prawdziwych zbrodni. Coś jest dziwnego. I po prostu nie jesteśmy w ogóle widoczni na tej platformie, na której najwięcej osób nas słucha. Tak. Ogólnie to jest dziwne, że jakby wchodzisz w kategorię, a nie w ranking i nie wyświetlają się wszystkie kategorie tak, podcastów. Tak, to jest bardzo podejrzane. I najpopularniejsze kategorie? Edukacja? Fitness. Więc coś tu nie jest nie halo. No może to jest alfabetycznie, że edukacja jest na górze. To nie jest alfabetycznie. A nie, przepraszam, bo tam jest dokument. No to nie, to jest wszystko, co się coś jest tak. Tutaj, coś śmierdzi, dlatego zmieniliśmy kategorię. Na razie tymczasowo, jak wróci nasza kategoria, to wrócimy tam z powrotem, ale no słuchajcie. Ale no, na razie jesteśmy dokumentem jakby. Tak, no dokument oparty na faktach, no jakby nie było. Oparty na faktach, trochę się śmiejemy z ludzi, śmiejemy się z sytuacji, śmiejemy się z nas samych najczęściej. Bo tak naprawdę tu jesteśmy dalej kryminalno-komediowym, ale jakby się ktoś pytał, to dokumentalnym. Tak, jakby co? I co? No. A, bo ja prowadzę odcinek. Ada prowadzi odcinek. No powiem ci, że dzisiejszy odcinek to jest nie za śmieszny. Nie. O. Dzisiejszy odcinek będzie o morderstwie małej dziewczynki, która nazywa się Maddie Clifton. O nie. Ale zaczniemy od innej osoby. Od mamy? Taty? Nie, od sąsiada. Sąsiada. Który nazywał się Joshua Earl Patrick Phillips. Za dużo imion. I już wiadomo, że coś jest nie tak. Też masz tyle imion. Nie. Nie masz trzech imion? Nie. No, ja mam. Bierzmowanie się nie liczy. No dobra, to mam katolem. Dwa. No to ja mam jedno imię. Okay. Mateusz. Okay. Dobrze. A ty jesteś co? Adriana Magdalena po Magdzie Gessler. Po Magdzie Gessler, na pewno twoja mama ci dała po Magdzie Gessler. Mój tato mnie nazywał, okej? Okay? O, twój tato to już szczególnie. Ja próbowałam nazwać mojego brata, nie? Jak się miał urodzić. No. I moja mama, jak chcesz nazwać braciszka? A ja, Celestyn. Dobra, dziś wycofaj się. I moja mama powiedziała, że będą go wszyscy nazywać Celestynka, bo to jest taka nasza lokalna orężada się tak nazywa. Celestynka. Wy macie lokalną orężadę, Celestynkę? Tak. Tak, bo u nas są te wody uzdrowiskowe i tam robią różne wody smakowej w ogóle. I one się nazywają Celestynki. Tak jakby ktoś mnie nazwał jakiś bieloch czy coś. No, dokładnie. Urodził się on 17 marca 1984 roku. I co to za znak? No ryby. Bo my zapomnieliśmy, że musimy obrażać wszystkie znaki no zodiaku. Tak. To ryby. Urodził się w Allentown w stanie Pensylwania. Jego rodzicami był Steve i Melissa. Jego ojciec był nałogowym alkoholikiem i narkomanem. Słabo. No, on sam nie był jakimś problematycznym dzieckiem. Normalnie tak się jakoś nie wyróżniał niczym spośród rówieśników. I w wieku 14 lat w tym czasie mieszkał z rodzicami w Jacksonville na Florydzie. On, no, jak to 14-latek, lubił się tam bawić z dziećmi z sąsiedztwa. Jednym z takich dzieci była 8-letnia Maddie Clifton. I 3 listopada 1900... To trochę taka duża różnica wieku 14 a 8. Co nie? No. Mi się wydaje, że to już jest taka... Że powinien się z dziećmi raczej no w swoim wieku bawić. Co to jest? Druga podstawówki? No. Tak? Z takim gimnazjalistą. No to nie. To jest za wiele. Boże, z gimnazjalistą, ale z nas boomerzy, przecież już nie ma gimnazjów. No, ale wiesz, tak jeszcze tak jak druga i piąta no jak, podstawówki, no, jeszcze okej, okay, jak mieszkają koło siebie po prostu i za dzieciaka no, się bawili. No ale ja sobie nawet, wiesz, miałam jakichś takich sąsiadów 5 lat starszych, to ja w życiu z nimi słowa nie zamieniłam, więc to jest takie dziwne dosyć. A z kim te słowa zamieniłaś? Z rówieśnikami. No w sensie jakiś rok starszy, rok młodszy, takie raczej no, towarzystwo, tak, nie? No tak do 3 lat starszy, nie?
No. 3 listopada 1998 roku, około 17, Maddie wyszła z domu na podwórko pobawić się, tak? Razem ze swoją 11-letnią siostrą Jessica. I około 18:30 jej mama Sheila zaczęła wołać je. Sheila. Jezu, mojej koleżanki pies się nazywał Sheila i to był York. I ona chyba, jak dobrze pamiętam, to kiedyś spadła ze schodów i wybiła sobie dwie przednie łapy. O Jezu. I miała cukrzycę. To co to za pies? I srała na dywanik. Fajna była. Brzmi super. No, taka malutka. Rip Sheila. Ona już chyba nie żyje. No nie. No, znaczy chyba na pewno, Boże. Nie śmieję się z tego, że pies nie żyje, tylko ze swojej głupoty. No, to jak już się pośmiałeś, że pies nie żyje, to nie. Idziemy dalej. No więc około 18:30 zaczęła wołać je na kolację. I jej siostra Jessica wróciła i powiedziała, że nie wie, gdzie jest Maddie. Jak to nie wie, gdzie jest Maddie? I tak się bawiły, że jakoś się drogi rozeszły. Sheila to tam pewnie livid. No od razu zadzwoniła na 911 i zgłosiła zaginięcie. No i oczywiście razem z sąsiadami zaczęli szukać ją. Już ciemno się zdążyło zrobić, bo to listopad. Ej, a 911 to istnieje od 9-11? Nie. Nie? Okej. Okay. To istnieje od jakiegoś ponad pół wieku, ale okej. Okay. Przypadek? Nie sądzę. Mm-hmm. Szukali ją tam z latarkami, biegali po tych ulicach, a jej, nigdzie jej nie ma. I w ciągu tygodnia tysiące ludzi uczestniczyło w poszukiwaniach. Właśnie po tygodniu mama Josha, tego ich sąsiada, 14-letniego, zauważyła w jego pokoju na podłodze wodę, jakby kałuże, nie? I ona tak stwierdziła, że nie, bo on miał łóżko wodne i stwierdziła, że... Miał łóżko wodne? No. Ale to były czasy, jak były łóżka wodne, jak nie to wiem, czy było w modzie. Kiedykolwiek leżałam na takim łóżku. I rybki sferajne były, to wtedy to było modne. Gdzie jest Nemo? Gdzie jest Nemo? Wszyscy łóżka wodne muszą mieć. No jakby stwierdziła, że pewnie zaczął wyciekać z tego łóżka. Aha. I tylko, że jakby w pokoju się unosił taki dziwny zapach. Ja nie wiedziała, co to jest. O nie. No ale to może ta woda zgniła, nie? O nie. Nie wiem, jak działa łóżko wodne, jak się często tam wody wymienia, czy tam się nie wymienia. Może ona nie wymieniała. No wszakże podeszła do tego łóżka i podniosła je, wiesz, tak do góry. I tam, no teraz, no. No. I tam zauważyła stopę. Stopę? No. I od razu wybiegła z domu. No raczej. I wiesz, tam koło domu sąsiadów policjanci stali, no bo... Mhm. I ona pobiegła do nich zaginęła. Od razu, że... Tak, ej, od razu zaginęła, że... Ej, chodźcie do mojej piwnicy, bo normalnie tam jakaś stopa jest. On 14 lat miał w piwnicy już mieszkał? A nie wiem, czy to była piwnica w sumie. Tak rzuciłaś tą piwnicę. No, nie. Ja się... nie, bo ja sobie to tak wyobraziłam i tak powiedziałam. Ale możliwe, że to była piwnica. Tak myślę, że bo oni tam jakoś rzadko wchodzili do jego pokoju, więc pewnie to była piwnica. Matko. No i policja jakby weszła do domu. Jakby musieli, no. Zobaczyli, co tam pod tym łóżkiem leży i od razu otoczyli dom taśmą policyjną, co zauważyli w ogóle rodzice Maddie i tak... Aha. Się zainteresowali, co tam się czy ja dzieje. To była stopa. I od razu jakby rodzice Josha pojechali na stację policji, gdzie jest ale Josh? Josh był w szkole i zabrała go policja ze szkoły na posterunek. I Josh zaczął opowiadać, bo jak się okazało, ta stopa należała do Maddie. I ogólnie to tam Maddie leżała. Cała leżała. Cała. Nie tak. Była jakoś, że sama nie, stopa została. Nie, bo już cała. Się zastanawiała. Ona tylko stopę zauważyła i się przestraszyła i wiesz, wybiegła od razu, nie? Dobrze dla niej. No, dobrze, że tam całego łóżka nie podniosła do góry. Masakra. No więc George zaczął opowiadać, że Maddie przyszła do niego się pobawić i powiedział jej, że nie ma czasu, ale ona się upierała i powiedziała, że chce pograć w baseballa, ale on wiedział, że jego ojciec się wkurzy, że on zamiast pomagać w domu, to on się bawi z dzieckiem, tak, jakimś z sąsiedztwa. I Josh powiedział, że jak z nią zaczął grać, to rzucił piłką w jej głowę i jakby rozciął jej tą głowę. I ona zaczęła wyć, nie? Jak ona zaczęła krzyczeć, że ją boli, to on się wystraszył i nie chciał mieć z tego powodu kłopotów u rodziców. I uderzył ją kijem od baseballa, żeby jaki ją uciszyć. Jaki to ma sens? Później zaciągnął ją do swojego pokoju i użył
noża, takiego nożyka kieszonkowego, nie wiem jak to się... takiego, wiesz, co wyciągasz i tak... Scyzorek. No, coś w tym stylu. I dźgnął ją dwukrotnie w szyję. A no logiczne, no przecież tak się postępuje tak. W ogóle, nie? Bo próbował ją jakby znowu... No nie wiem, ona chyba no straciła przytomność, się, ale tak. No... Co, on próbował ocucić nożem? Może. I kiedy usłyszał, że ona nadal wydaje jakieś odgłosy, matko, pewnie tam się dławiła krwią, no. To dźgnął ją jeszcze raz w klatkę piersiową. Wiadomo, no. I umieścił ją pod łóżkiem. I poszedł spać na tym. No, spał poszedł, tam... Poszedł... Cały tydzień tam spał na tym łóżku. To tydzień minął. Tak. Tydzień szuka... Tak. Tydzień on ją trzymał pod łóżkiem tak. I sobie spał. Mhm. I chodził do szkoły. Mhm. I ta matka przez tydzień tam nie poszła no. Po jakieś rzeczy, tak. Nie wiem, do prania czy tak. Coś? Tak. No i po przyznaniu się do morderstwa został aresztowany. Tylko, że jakby to, co znaleziono na miejscu, to się trochę z jego historią nie trzymał kupy. Nie było zgnięć? Bo nie, na podwórku w ogóle nie znaleziono żadnych śladów krwi, że wiesz... Bejsbola czy coś, no. Nie znaleziono nawet kija bejsbolowego, którym rzekomo uderzył Maddie. Zaczęto w ogóle snuć teorię, że może to morderstwo miało podtekst seksualny, bo Josh kiedyś był w domu u Maddie i Jessica i zaczął rozmawiać z nimi na bardzo nieprzyzwoite tematy, wiesz, na takie, które, nie wiem, nastolatek, który zaczyna, nie wiem, oglądać filmy pornograficzne, że nie powinien rozmawiać z 10-letnimi dziewczynkami, tak? To jest w ogóle dziwne, że wiesz, 14-letni chłopak opowiada, nie wiem, 8-letnich dziewczynkach o jakichś takich pornograficznych obrazach, no, one nawet nie, pewnie nie wie, o czym on mówi, no. Tak? No ale rodzice dziewczynek wiedzieli, o czym on mówi i mu zabronili przychodzić do domu. Ale w ogóle, że on nie miał takiego hamulca, że to przy rodzicach musiał powiedzieć, tak? No. Masakra jakaś, no ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego. Ja pamiętam, kiedyś znalazłem Playboye z chłopakami i tam był chyba jakiś Playboy z Dodą i te jej te sztuczne buzony były i my poszliśmy do Borku, nie? Do lasu. Do Borku. No i oni chyba sobie chcieli, wiesz. O Jezus. No, Niemca. I my tam poszliśmy do tego lasu. Ja to byłem taki trochę zmieszany, bo to, wiecie, niestety nie jarało mnie to, nie? Za bardzo, tylko byłem jakby... Niestety? A... Co, ty się wstydzisz swojej orientacji? No nie mogłem jakby przynależeć do tej grupy w pełni. O nie. Ale poszliśmy tam i tam stał taki polonez w tym lesie. Jezus Maria. I my podchodzimy do tego poloneza, a tam ludzie seks uprawiali i my rzuciliśmy te Playboye im w okno i uciekliśmy. Wyobraź sobie, jaki oni musieli mieć mindfuck. To dla nich było dziwniejsze niż dla was. Wyobraź sobie, że tam oni się tego zapinają, nie? Jakieś dzieci nagle pisk. No. No bo wiadomo, to jeszcze... Oni wychodzą, a tam Playboye leżą. Tak, oni wychodzą, tam Playboye. I tak, what the fuck? Masakra. O Jezu, no. Pokam się. Nie pomyślałam o tym, jak to wygląda z ich strony. No. Już nigdy więcej pewnie tego nie robili tam w Borku. No pewnie nie. Raz chcieli zaszalić i jakieś dziwne rzeczy im się zaczęły przytrafiać, to stwierdzili, że koniec normalnie i będzie w domu. No. A po co oni to robili? To było w ogóle przy cmentarzu. Durni? Ale może to była jakaś, wiesz... To był cmentarz jakichś transakcja. Żołnierzy. To może była jakaś transakcja. A transakcja. No. Nie pomyślałem o tym, że w Polsce istnieją takie rzeczy. No okej, okay. No i zabronili rodzice dziewczynek przychodzić mu do nich do domu, tak? No bo oni się tam bawili, w sensie stwierdzili, że nie, on jest jakiś dziwny, nie zapraszajcie go już, nie? No i prawnik Josha zatrudnił psychologa, który po rozmowie z Joshem stwierdził, że on w ogóle nie ma żadnych jakichś oznak, no, chorób psychicznych żadnych, że jest takim, no, normalnym dzieckiem, nie? No więc o co chodzi? No nie do końca normalne, skoro no nie, właśnie, tylko co to za sytuacja? Skąd to się u niego wzięło, taki pomysł? Ojciec alkoholik jakby. No, słuchaj, wiele ludzi ma alkoholików w domu, no ale nie zabija małych dziewczynek. W ogóle jest tam to, że on jakby wpadł na ten pomysł, żeby powiedzieć, że no chciałam ją uciszyć, żeby nie mieć kłopotów w domu, nie? No właśnie, on się bał po prostu ojca, tak? To jest takie trochę dziwne, bo ja na przykład nie miałem tak do końca odruchów. Ja pamiętam, jak mój kolega kiedyś, durny, zjeżdżał twarzą w przód, jakby po lodzie, z takiej górki, nie? Po co? Śniegu. Tak na, twarzą? Że tak, wiesz, tak na tornistrze, że brzuchem się położył, no. I miał twarz tak przy, no, ziemi i się pierdyknął w ten, w wystający kamień.
Varo, tak centralnie, całą Varo miał O przepołowioną, Jezu. nie? Rozumiesz, że wszyscy uciekli? Wszyscy uciekli, tylko nie ja. I ja, durny, zostałem, musiałem go odprowadzić do jego domu. I ja nie wiem, do czego jest taka mentalność, że ktoś się boi, że ochrzan dostanie, bo wiesz. Ja tak miałam, bo ja jeździłam na rowerze jak wariat i po prostu nigdy nie wyrabiałam na Tokio zakrętach. Drift, kurde, No, nie? wiesz, że ja mam kamienie w kolanach do dzisiaj i kiedyś tak normalnie zdarłam sobie, dosłownie chyba po 2 miesiącach, jak mi się zagoiły, znowu sobie zdarłam kolana i tak się bałam iść do domu, że mnie ochrzają. Nie, ja jak sobie zrobiłem krzywdę albo komuś, to nigdy się nie bałem iść jakby do rodziców po pomoc. Jakby. Ale potem się nauczyłam kłamać. Nie, ja zawsze miałem takie klasyczne kłamstwo, nie? Powiedz, ile masz jedynek Ja nie miałam przed jedynek. wywiadówką. Ja mówiłem, że nie mam żadnej. Żadnej nie mam. Nie wiem dlaczego. I zawsze tak było, że mama potem szła na wywiadówkę, jednak miałem tam jakieś złe oceny i było ciężko. No właśnie on jakby bał się reakcji ojca, tak, że zrobił coś złego i ten lęk jakby mógł spowodować jego reakcję po uderzeniu Maddy piłką, ale to jakby eskalowało to do takiego poziomu, No, to że w ogóle... panie. Także jakiegoś eksperta od neurologii też sobie tam załatwił, który znalazł na płacie czołowym patologiczne zmiany, które mogły prowadzić do podejmowania złych decyzji w jakiejś sytuacji, nie wiem, paniki, ale ten argument w ogóle nie został dopuszczony do procesu, bo to jest takie jakby gdybanie trochę. Próbowano też przedstawić jako obciążający dowód w sądzie fakt, że Josh przeglądał strony internetowe z agresywną pornografią, ale też nie dopuszczono tego w sądzie i słusznie, bo miał 14 lat i każdy 14-latek miał taką historię w przeglądarce, domyślam Oho. się. No i ja tylko tak mówię. To nie Two ma jakby girls, one znaczenia. cup. Na przykład. I według opinii patologa głowa dziewczynki została uderzona kilkukrotnie ciężkim narzędziem, być może kijem do Kijem, baseballa. no. Miała rany kłute w szyi. I kiedy została umieszczona pod łóżkiem wodnym, nadal żyła. Więc ona się po prostu udusiła, albo wykrwawiła, albo kto tam wie. Masakra. No. On ją udusił łóżkiem wodnym No jak praktycznie, spał na jak niej. spał na niej. Ale wyobraź sobie, że śpisz, nie wiem, to tak jakbyśmy sobie w kanapie schowali jakiegoś człowieka. Ja bym nie zasnął, No jak on raczej. zasnął? Jak on w ogóle... I on tak chodził sobie do szkoły codziennie? Ja nie wiem, jaki był tutaj jakby plan. Nie wiem. Że ona się tam rozłoży i co? I będzie pachnieć fiołkami, Nie tak? mam pojęcia, co to jest za sytuacja. Logika 14-latka, no, no tyle ci powiem. Ogólnie to nie znaleziono jakby śladów napaści seksualnej na Maddie, ale nie miała majtek i spodni. W sensie, że jak on mógł ją ciągnąć, to i jakby wiesz, spadły te. No Nie, no bez nie, no przesady, raczej je ściągnął. zdjął. Dobra, No zdjął. właśnie. No tak, ciągnął ją i aż jej spodnie zeszły. Co to za sytuacja? No nie wiem, nie będę się wypowiadać, nie jestem specjalistą. No, ja jestem. Zdjął jej spodnie. No tak najprawdopodobniej było. Mamy nadzieję, że po prostu nie wiem. Znaczy, mamy nadzieję, że się przyjrzał i No koniec. nie znaleziono żadnych śladów, żeby coś jej zrobił. I proces rozpoczął się 6 lipca 1999 roku i trwał tylko 2 dni. Wow. Josh był sądzony jako dorosły. Dla mnie to jest dziwne. Jak nie jest dorosły, to czemu jest sądzony jako dorosły? To nie ma sensu. Po co w takim razie prawo się robi dla dzieci osobno, a dla dorosłych Ale osobno? często tak jest, że jak oni Wiem, zrobią ale to coś jest dziwne. takiego, wiesz, nie do pomyślenia No. całkiem, typu zabij kogoś, No, jakby był w Wielkiej Brytanii, to by już na wolności był. to są sądzeni A jako nie jest swoją dorośli. drogą. Ja się dziwię, że jakoś rodzice nie są karani. Jego rodzice? Tak. Dlaczego? Skoro oni tutaj znajdywali, wiesz, takie dowody typu, że jakieś tam porno oglądał, albo że rodzice A, bo chamią twoi jego. rodzice to taką mieli kontrolę nad tobą, jak miałeś 14 lat. Ty, no ale przynajmniej by wcześniej sprawdzili, czy jest jakieś ciało pod łóżkiem, nie? No może. Nie, ja myślę, że to jakby może sądzić go jako dzieciaka, ale rodzice to mi się wydaje, że tutaj nigdy nic nie mieli z tym wspólnego. Nie wiem, nie Dlaczego wiem. tak się stało? Ciężko to jest, w sumie też tak wychowujesz typa i nie wiesz, co to jest. Nie wiesz, co z tego Nie wyjdzie, wiesz. tak? Nie wiesz, co To to za takie czort jest. loteriada. Ogólnie to obrona nie powołała żadnych świadków, co było dziwne nawet dla oskarżenia, bo Ale jakich świadków w mieli? sensie nawet Josh i jego rodzice nie zeznawali. A, no to dziwne.
i żadnych nie mieli świadków po swojej stronie. Aha. Więc jakiegoś mieli beznadziejnego prawnika, tak myślę. I to rozumiem, że został skazany na max. No, jury spędziło 2 godziny, to też jest bardzo krótko, krótko, no. Żeby skazać Josha na karę dożywocia bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. No, oskarżyli go o morderstwo pierwszego stopnia, więc tak to się kończy. No, ale masakra. Nie mógł być skazany na karę śmierci, bo nie skończył 16 lat. To oni nawet myśleli o karze śmierci, co już Wow. jest dla mnie jakimś w ogóle bez przesady. No. Znaczy samo dożywocie 14 lat. Nie wyobrażam sobie. To on jakby innego świata nie będzie znał, no bo ale to ja jest, nie pamiętam, co robiłem, to jest miałem Floryda, 14 lat. więc Zwolnią go? nie, nie zwolnią go. Na Florydzie są najcięższe wyroki najczęściej. A, że co? Że, no, ciężko tam wyjść z więzienia, jak już raz tam trafi. No i karę śmierci też tam lubią. Jak widzisz, prawie go, jakby miał 16 lat, to on by na karę Oni śmierci już był. Tam wszyscy, a to mogę? Więc ogólnie to jak ogłosili wyrok, to on nie miał jakiejś żadnej reakcji. Jego... Pewnie nie wiedział, co się dzieje trochę, nie? Pewnie tak. Jego mama wierzyła, że on musiał doznać jakiegoś urazu głowy, dlatego tak się zachowywał. Ale to mama. Ale często tak jest, że ci mordercy to jednak mieli wcześniej jakieś urazy głowy. No tak, wiadomo. Przecież to jest jakby już na mózgach wszystkich tych sportowców, co te sporty takie, co dostajesz po głowie, uprawiają. No to potem oni, wiesz, szaleją. Patrz, O.J. Simpson. Aha! No taka prawda, tylko że to się da zbadać jakby dopiero jak jesteś... Dead. Tak, no bo co, mózgu nie zbadają ci jak żyjesz. No. Ogólnie to rodzice Maddie jakby nie mogli ze sobą wytrzymać, bo trochę inaczej jakby przechodzili tą żałobę i się rozstali po 25 latach małżeństwa. Jej siostra jakby... No miała wtedy 11 lat i ona próbowała jakby pomóc swoim rodzicom, żeby byli razem, no ale sama nie rozumiała, co się dzieje za bardzo. Gdzieś słyszałam w jakimś podcaście, nie wiem, mam nadzieję, że dobrze mówię, ale ona jakby teraz jest pewna, że ona się mu podobała, nie? I on jakby się chciał pozbyć Maddie, ona tak twierdzi, że jakby Maddie stała na przeszkodzie. Nie wiem, co to jaka w ogóle to jest logika, ale... Co? Takie, jak sprawić, żeby to było jednak o mnie? Dobra, no nie wiem, co ona tam... No, ale dobra, przeszła traumę, lat. Tak, bo miała 11 lat tak. I siostra zginęła w takiej ale okoliczności. Ale kiedy ona o tym mówiła? Teraz. Teraz? No to nie, to już jest takie, jak zrobić, żeby to było o mnie? No bo wiesz, ona na każdym jakimś tam, wiesz, jak on się próbuje odwołać od wyroku, to ona zawsze tam jest z jest matką to. I w ogóle. To, nie? No to wiadomo, to też że... jest taka masakra, bo w sumie jakby przeżywasz to wszystko na nowo, no. Nie? Jak... No więc Josh ukończył szkołę w więzieniu. Później wziął jakieś kursy prawnicze, żeby pomagać innym więźniom w odwołaniach od wyroku. Gra na gitarze, ćwiczy jogę, jest chrześcijaninem. No oczywiście, że kato. No. Wiadomo, oni wszyscy do Boga wracają. Wszyscy jak jeden Boziu mąż. Już tu nie pomoże. No. Trzeba mieć nadzieję, że będzie lepiej na tym drugim świecie, który nie istnieje. No, bo wiadomo, prawnicy mu tam mówią, że fajnie by było jakby dla niego lepiej, jakby wysłał list do rodziców Maddie z przeprosinami i tak dalej. On powiedział, że wolałby nie pisać listu, bo to nie byłoby tak szczere, bo on by się wolał spotkać z nimi, wiesz, jakby... Osobiście, ale oni nie chcą. Ale gówniak. No. Ale gówniak. No już bez przesady. List niech napisze. Pocztówkę wyślę. Z widokami z więzienia najlepiej. No i jego ojciec w 2000 roku, no to rok później, zginął w wypadku samochodowym. W 2017 udało mu się wywalczyć rozprawę o jakby nowy wyrok, na którym mama Maddie oczywiście mocno się sprzeciwiała, żeby mu ten wyrok zmieniono. I został ponownie skazany na dożywocie i może się ponownie odwołać w 2023 roku. Nie wiem, czy całe życie spędzi w tym więzieniu. No nie wiem, może go wypuszczą za jakieś 30 lat. Teraz ma... 37. Nie. Tego. No to... Tak, 37, no. No to już przeżył jakby... No ale wiesz, za 20 lat go wypuszczą, będzie miał 57, to nie będzie taki stary, nie? A może go nawet... Nie, no nie sądzę, że go wypuszczą za 2 lata, ale no w ogóle wygląda jakoś tak dziwnie. Nie wygląda dobrze? Teraz wygląda jak jakiś psychopata. No matko, teraz wygląda trochę jak ten... Jakiś ksiądz, nie? No i to jest koniec tej niesmacznej historii. Pamiętajcie, sprawdzajcie, co dzieci mają pod łóżkami.
No, ja miałam tylko boboki. Chyba nic nie miałem. A nie, wyszywałem taką lalkę, robiłem. Jezus, I ona. lalki wudu miał pod I poduszkiem. ona wyglądała trochę jak taka lalka wudu. I pamiętam, że kradłem rodzicom pierze z ich poduszek, żeby go wsypkać. Także koniec tego odcinka, bo już niekomfortowo się czuję. Muszę zdębiać. No, także udostępniajcie nas swoim znajomym i lajkujcie, subskrybujcie. Wszędzie jesteśmy podcast na martwo. Fajnie, że jesteście, że ktoś nas słucha. I do I do usłyszenia usłyszenia za następnym tydzień. tygodniu. Pa, pa! Pa!